Jo, cześć I oczywiście Magoizowie z tej strony Kebusa w dzisiejszym odcinku wielki test skrzyni AK-47. E, napiszcie mi w komentarzach, którą skrzynię chcielibyście zobaczyć następną. Uważam to za całkiem ciekawą serię. No i będziemy sobie tak testować właśnie te wszystkie skrzynki. E, także, jeżeli wpłacacie już na Hydropa, e, to serdecznie polecam z moim kodem, czyli z kodem Kebus. Przy okazji wspieracie mnie. E, no i macie fajne bonusy, bo macie 10% plus do depozytu oraz darmowe 2,50 na start, jeżeli jeszcze nie graliście. Także serdecznie polecam. E, jest event, także można fajnie sobie na tym skorzystać. Korzystać. Jeżeli nie ten, to pewnie jest jakiś inny. Ale jeżeli nawet nie ma, to dalej są na przykład darmowe bitwy, z których możecie sobie totalnie korzystać za darmo. Więc przechodzimy do skrzyni AK-47, aby w tym czasie możecie skomentować właśnie teraz, jaką skrzynię chcielibyście zobaczyć następną. Będziemy sobie otwierać po trzy skrzynki, dlatego że, że tak, generalnie, co nas z tej skrzyni interesuje? No, wiadomo. Górna półeczka fajnie wygląda, ale raczej tutaj nie będziemy się nie będę tutaj nawet liczył na takie rzeczy. Ale kto wie, no mo może, może w dzisiejszym odcinku poleci. Zobaczymy. E, generalnie, no nie wiem, jakieś czerwone skiny typu właśnie Neon Revolution, Legion of Anubis byłyby spoko. E, wiadomo, różowe też, jakiś Jet Set poleci, <laughs> nie obraziłbym się. E, no, ale generalnie naprawdę w sumie dużo jest tych skinów, całkiem sporo jest na plus. E, także zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i co, lecimy, otwieramy sobie po trzy skrzynki i let's see po prostu. Okej. Okay. OK, 13 zł. Średnio. Ale lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej na spokojnie. Ok, mamy kałaszka. Uh, slate. Ok, ty włożyłeś barok purple. Ist, ok, droższy, No dobra, fajnie, fajnie, fajnie. E, lecimy dalej. Ok, Ratro, i barok purple. Ok, tutaj mamy już bardzo fajne otwarcie. Tutaj mamy zdecydowanie fajne otwarcie. Lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej. Okej, okay, dwa slajty zobaczcie, że w sumie całkiem niezłe rzeczy lecą z tej skrzyni. Nie ma tak czegoś takiego, że same skiny po dwa złote, nie? Chyba, że nam teraz trzy Uncharted'y polecą. No dobra. Nie jest chyba najgorzej. O, zobaczcie, no nie jest najgorzej. No, tak stracimy, ale troszeczkę. E, ważne, żeby nam mi trzy Uncharted'y nie poleciały, to jest... Oj, do, dobra, dwa. Dwa to nie są trzy. Trzy Uncharted'y to jest chyba najgorszy drop z tej skrzynki, tak mi się wydaje. W sumie zobaczcie, czy jest jeszcze Safari mesz, bo nie sprawdza... Jest... Okej. Okay. O i tutaj mam bardzo fajne otwarcie Chcę zobaczyć czy jest... Nie, no nie ma Nie ma Safari Mesha, no także Kurczę, no ten Uncharted Uncharted jest najgorszy z tej strony. lecimy sobie dalej Lecimy sobie dalej O, to jest chyba troszkę, droższe 25 złoty. przyjemnie, przyjemnie Szkoda, że field tested Myślałem, że będzie jakiś lepszy stan Ale jest, jest w porządku Dobra, Uncharted, na szczęście, na szczęście tylko jeden no, zobaczymy, zobaczymy, czy w ogóle Trina Charterdy nam polecą. Bo to jest chyba najgorszy drop wtedy. Eee, ale na razie się tak nie dzieje, także bardzo fajnie. No, raczej ciężko, to musiałbym być, mieć niezłego farta lub nie farta, żeby coś takiego trafić. Eee, w każdy... O, kartel, kartel, bardzo fajnie. Kartel, chyba najlepszy drop do tej pory. Eee, w sensie tak wiecie, pojedynczo. Kartel, bardzo przyjemny skin. Zwłaszcza z jakimś fajnym craftem. Dobra, zobaczymy. Badle skirt? Myślałem sobie... myślałem, że to jakiś lepszy stan był. O, ale okej. Okay. Dobra, ratrodzik. Minimalware w porządku. Dobra, może sobie polecimy po 5 razy parę i potem polecimy jeszcze jakoś pojedynczo Lecimy 5 razy skrzynię AK, to jest stówka tak jednorazowo. Okej okay. Okej. Okay. Uuu, wow, barok Purple, ty, 58 złotych, w new, Bardzo fajne otwarcie. Bardzo fajne otwarcie. Okej, okay, znowu barok Purple. Tym razem nie w niestety. Dobra, lecimy jeszcze raz. Tam zerkam na budżet. E, jeszcze jedno sobie takie otwarcie zrobimy. Oj, chyba najgorsze otwarcie. Chyba najgorsze otwarcie. Cztery unchartedy. Na szczęście był Elite Build, także nie było pięciu unchartedów, ale no chyba to było najgorsze otwarcie. Okej, okay, okej, okay, ale teraz mamy naprawdę niezłe otwarcie. 110 ziko Fajnie, fajnie, mega fajnie. Redline. Był najlepszy dropik. Dobra. Parę razy jeszcze pojedynczo sobie otworzymy tą skrzynię, żeby test był rzetelny że jak powiem sprawdzimy każdą możliwą opcję. Uku, e, czy ok, tam się turla do jaguara, niestety nie. E, ale dobra, sprawdzimy sobie jeszcze raz dwa, żeby wiecie, wszystko było sprawdzone, raz dwa i razy cztery sprawdzimy e, i sobie przejdziemy może do jakiegoś upgradeera. E, dobra, czy to jest redline? Ty, to jest redline! o oh, shit, ty, elegancko! Bo przez chwilę myślałem, że to jest y, po prostu ten. Ellie był tylko obdrapany. Ej, bardzo przyjemnie. O! Ej, ej, tą skrzynię trzeba było rozdrzać. o oh, shit, ty! Dobra, tą skrzynię trzeba było rozgrzać jeszcze raz, razy 4 Jak tak fajnie oddało, Dobra. O, co jest, ty? I co jest, to tą skrzynię trzeba było rozgrzać. Ej, mega elegancko, Dobra. Lecimy sobie na upgradera. Eee, lecimy sobie na upgradera. Najlepszy drop: Legion of Anubis, e, w stanie minimalware, którego dopnęliśmy chyba przed chwilą. Ale zobaczcie w ogóle, jakie dropy. Ile skinów takich mocno powyżej skrzynki, nie? Te slayty też, tych slaytów w ogóle dużo, tak gdzieś wokół skrzynki No fajnie, no niestety Unchartedy, Unchartedy to jest Że tak powiem Do niego nie chcemy trafić, ale Do naprawdę serio w porządku, dlatego Unchartedy Będziemy sobie palić, bo e, no nie chcemy ich Nie chcemy ich, także one sobie tam mogą iść Dobra, razy tam wiecie e, Razy 5 sobie je damy No jeszcze jednego daj mi, tak, dołożymy sobie Żeby było trochę więcej Ej, dobrze, że dołożyłem! Elegancko, no i zgarniamy sobie emperora, bardzo fajnie. Ej, dobra. Teraz damy prawo dla odmiany. ale chyba lewo. Ale nie siadło, już chyba byś ciało. Już nie wiem. Oj, ty, gdzie, gdzie te? Tu lecimy Unchartedy, pyk. Prawa strona jeszcze raz. Oj, byłoby za pięknie, jakby siadło, byłoby za pięknie, jakby siadło, ale to nic, to nic. Lecimy dalej. Ja coś czuję, że ta prawa strona zaraz siądzie. I siada, i siada, bardzo elegancko. Znowu razy 5 nam siada, w ogóle strasznie nam siada to razy 5. Dobra, dajmy sobie razy dwa może teraz. E, tym razem na lewą stronę. Dobra, lewa strona. Chciałbym się pozbyć po prostu tych, wiecie, e, tych tańszych skinów. Więc tak sobie zrobimy, dobra, dajmy jeszcze tak. Może tym razem prawą stronę. No niestety, chyba lewa. Eee, I to tak bardzo lewa. Ale w porządku, w porządku. No nie każdy upgrade nam może siadać, bez przesady. Eee, dobra, lecimy. Ok, w porządku. Siada nam, dobra, do, ulepszymy sobie do tych slaytów. czyli jeszcze tego Elite Builda. Ciebie ulepszmy, eee, Bo slayty już sobie zostawię. Może gdzieś tam będę wypłacał, czy coś. Czy ja na 4% chcę tu ulepszać? Raczej nie Ulepszmy sobie to jeszcze raz na tą prawą O, o, no i pięknie No i siada nam jeszcze raz na prawą stronę Także bardzo przyjemnie No i dzisiejszy odcinek kończymy naprawdę fajnie Generalnie dużo mamy tych skinów Także bardzo przyjemnie No i co? Dzięki wielkie za oglądanie Piszcie jaka następna skrzynia I co? Trzymajcie się i cześć